Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak zapowiedzieliśmy w poprzednim filmie z braćmi Łepuch, dzisiaj będziemy mieli na sprzedaż 10 gołębi wywodzących się z tej hodowli, a o tych gołębiach więcej, jakie one mają pochodzenie, powie nam kolega Ireneusz. Tutaj tylko kolegom tak nadmienię taką jako ciekawostkę, że w momencie, kiedy tutaj kręcimy film, akurat Krzysztof, który jest na dole, tam jest akurat z listonoszem jeszcze rozmawiał, odebraliśmy przed chwilką taką, tutaj pokażę kopertę tytułem uwiarygodnienia, powiedzmy, o tu jest koperta, tak przyszedł taki duży, że tak powiem, no, pakunek i tutaj były między innymi takie dokumenty, tu jest, ja przeczytam kolegom, są to wyrazy uznania rodziny Łepuch za posiadanie wspaniałego materiału rozpodowolotowego, a chodzi o gołębia, który zdobył 8 razy pierwszy konkurs, to jest gołąb o numerze PL obrączka olimpijska z 11 roku 244-722 i tutaj kolega Jacek Sabat o numerze telefonu, on tutaj jeszcze podał 693-637-796 i napisany taki tekst mamy, dzięki gołębiom, których przodkowie wodzą się z hodowli rodziny Łepów, wyhodowałem gołąbka, który wylatał w oddziale 0455 Daleszyce, Morawica, okręg Kielce, 8 razy pierwszy konkurs. I też jest to pisane, że po wprowadzeniu gołąbków wywodzących się z tej hodowli osiągnął już bardzo dobre wyniki zarówno w lotach gołębi młodych, jak i gołębi dorosłych. Także tutaj takie ciekawostki, kiedy kręcimy filmy, też mają miejsce i przy okazji też wspomnę, że o gołębiach wywodzących się z hodowli braci Łepów mówimy, ale zawsze w domyśle mamy jeszcze, oni tam dopisują i Dorota. Chodzi o żonę Krzysztofa, i czyli mówimy o tercecie. I właśnie o takim tercecie wyrażał się kolega Stanisław Krzyża, który mówił, że w swojej hodowli też również posiada takiego gołębia wywodzącego się z tej hodowli, z gołębi kanibala. Wandajka. Kanibala Wandajka. Bo jeszcze jest kanibal, którego też ma w hodowli kolega Stanisław, ma gołębia wywodzącego z hodowli kesabosły. Tak, Holendra. Bardzo rzadki to jest gołąb, ale więcej może o gołębiach, które mamy dzisiaj na sprzedaż z hodowli braci i Doroty Łepuch, powie kolega Irek. Proszę bardzo. No, tutaj przeznaczaliśmy na aukcję kilka gołębi właśnie z rodziny Wosa, gdzie ona już jest u nas 20 lat i daje nam super gołębie, które są w kategoriach mistrzostwach oddziału, okręgu i regionu. Tak samo te gołębie w Polsce też dają super wyniki w różnych mistrzostwach. I tutaj przede wszystkim pierwszy gołąb, którego chcę przedstawić, to jest syn Wosa razy jego córka, który jest ojcem, który w tym roku zdobył 8 konkursów czołowych, lecz nie pierwszych konkursów, na kilka tysięcy gołębi. Następny gołąb to jest wnuk Wosa po super naszym rozpodowcu, gdzie jego ojciec jest pierwszym i drugim, jest ojcem pierwszego i drugiego lotnika oddziału. Razy córka Wosa, także to jest imbred na Wosach. Przepraszam bardzo, czy chodzi o tego lotnika, którego sfilmowaliśmy kiedyś na locie tutaj u Was? Tak. To jest 1250. Czyli to jest ten z gołębi, którego mieliśmy kiedyś na filmie, co tak. Mówiliśmy, że nadlatuje, tak? I akurat się okazało, że to był właśnie z gołębi wywodzący się z hodowli Wosa Hańca Wilegorica, co macie. Tak. To Wosa 94. Tak, to jest właśnie, dokładnie, tak jak mówiłeś. Następnie jest właśnie ten nasz lotnik, on zdobył 8 konkursów w tym roku. On jest wnukiem Wosa i był sparowany z samicą od Engelsa po super gołębiu, gdzie jego dziadek jest dziadkiem olimpijczyka, pradziadkiem złotego olimpijczyka z Poznania. Tu będzie na rodowodzie, ja po prostu tak krótko tylko powiedziałem i ten. I tu następny mamy trzy gołębie, które są po synami super asa u świętej pamięci Andrzeja Rzepskiego. Przepraszam, Ile, jakbyś powiedział, jakie numery mam te gołębie, końcowe chociaż. Aha, nie, to już pamiętam. To jest. Ty pamiętasz, ale hodowcy nie wiedzą. Tak.
to ten GOM jest jeden z tych synów, to jest 1321, drugi jest 6650 i trzeci to jest 1072. I to są syny Asa, który w jednym roku miał 10 konkursów, w drugim roku miał 11 konkursów i był trzecim asem okręgu. A on z kolei jest prawnukiem Wosa naszego, tego Wosa 94. Ja tylko tak wspomnę, że te gołębie wszystkie, które mamy teraz akurat na aukcjach, to są wszystkie gołębie czerwone i płowe. Tak, to są wszystko z linii Wosa 94, która ta linia jest, dlaczego jest nazwa Wos 94, bo on jest czerwony. I ten, a w Belgii albo sam Heinz Wieryz czerwonego nazywa Wos, to znaczy lis, a lis to znaczy czerwony. I on dlatego był Wosem 94, bo był z roku 94. Heinz Wieryz kupił oryginalnego Jansena z 72 i nazwał go Wos 74. Dokładnie, a ja kolegom powiem jeszcze taką ciekawostkę, że dokładnie mi to taki sentyment mam trochę do tego gołębi, ponieważ kiedy w 2004, to był 2004, 5 rok, czwarty, trzeci, coś takiego, wspólnie z kolegą Tadeuszem Nowakiem, bo byliśmy w Hańce Liborica, to kolega Wiesiek Zator z Prudnika, my byliśmy Ulica, a kolega Wiesiek Zator tłumaczył artykuł o poświęcony właśnie gołębiom Hańca Liborica, wywodzącym się z tej hodowli. Tam chodziło właśnie o to, że to był taki nietypowy, bo to Jansen czerwony z tej hodowli u Hańca Liborica. I tego gołębia nie, już niestety no ja zdjęcia nie robiłem, ale innych potomków tego gołębia miałem na zdjęciach i Heinz Wieryz, taki hodowca z Niemiec, który wtedy, kiedy zaczynałem robić zdjęcia gołębiom pocztowym, to właśnie z nim współpracowaliśmy, do tej pory współpracujemy, to te gołębie właśnie z tej hodowli wszystkie mam. Powiem notabene, one takie trochę w budowie były brzydkie, bo kiedy fotografowałem je u m.in. Stefana kolegi Oleszczuka pod Warszawą, w okręgu Warszawa, no takie brzydkie były, to charakterystyczne było, że taką sylwetkę miał nieciekawą, ale później, kiedy zobaczyłem, no mówię, no takie same gołębie o takiej podobnie brzydkiej sylwetce były właśnie u Hańca Wilegorica i się okazało, że są wszystko z tych gołębi, a no dodam do siebie, że kolega Oleszczuk miał na olimpiadzie gołębie właśnie wywodzące się z tej linii. Maria Molinarska. Proszę bardzo. Tak, to ja słyszymy głos kolega Krzysztof, właśnie już skończył z listonoszem rozmawiać, teraz to jest za kamerą jest, ale Irka poprosimy, żeby dalej o gołębiach tych mówił. Jeszcze wspomnę, że jeszcze chciałem nadmienić, że ten wos, słynny wos u Heinz Wieryza, 72 rok, to był czerwony gołąb, oryginalny od braci Jansen, a on był po Jansenie, który się nazywa Wos 73 Boliera. I dużo hodowców ma w Belgii, w Holandii, właśnie w Niemczech, gdzie jest Wos 73 Boliera. I ten Wos 74 od Heinza Wieryza właśnie był po tym. Były wywiady gdzieś w gazetkach są, czy gdzieś, że Janseny nie trzymali czerwonych gołębi. Był taki okres, że oni nie trzymali gołębi czerwonych. Ale to są stare wywiady. A to jest właśnie... W późniejszym czasie oni mieli czerwone gołębie. I to był oryginalny ich gołąb, jeszcze on się nazywał Wos 73 Boliera. I wy właśnie macie tego właśnie Wosa 94. Na część nazwany, tak. Po prostu, że on był czerwony, a tamten był Wos 74, myśmy na część tamtego nazwali go 94. Lis. Tak, lis. I tego. Z tej, to jest, nasza linia, to jest nasza linia, która my nad tą linią pracujemy. Nie ma 20 lat już, bo na drugi rok będzie już 20 lat, jak tą linię mamy. I ona nam daje sukcesy z roku na rok. Tych gołębia naszych mistrzowskich tam zawsze jest 50%, 25%, 33%. Tu się rozkłada różnie, bo wiadomo, że to już są gołębie w krzyżówkach. Ale jest, ciągnie się ta linia. A wszystko właśnie po tym, widać to z tego, nawet kolor jest ten czerwony. W mistrzowskiej drużynie jest dwa czerwone gołębie, że jest linii ten Wosa 94. Ale to nie tylko czerwony, przepraszam, powiem połowę, bo pamiętam jak wtedy na locie byliśmy, to kiedyś filmował się lot, że cztery gołębie przyszły i ty powiedziałeś, że były dwa z gniazda, a jeden był czerwony, a drugi był niebiesko nakrapiany. Tak. Bo my nawet mamy z Wosa, też są z Wosa linii,
Ale są niebieskie albo nakrapiane, no tak. Po prostu no, nie poszły w ten kolor, jak to się mówi. Czyli jak ktoś zna po prostu zasady dziedziczenia, genetyki, tak. To po prostu wie o co chodzi. Wie o co chodzi. Także się mogą trafiać gołębie z różnej barwy, z głębi właśnie... Ale jest linia WOSA 94, tak. Tak. Tutaj na aukcji przygotowali się te płowy i właśnie o nich dzisiaj rozmawiamy. Tak, tak jak już przedstawiłem, że tu jest syn WOSA, jest super lotnik, że 8 konkursów zdobył. I tak samo są inne wnuki i prawnuki WOSA właśnie tego 94 naszego. Które... To powiedzmy coś bliżej o tych gołębiach, właśnie kolejne numery, które gołębi przedstawisz, to o czym możesz powiedzieć więcej w rodowodzie, co tam mają? Tak, także tu już daliśmy nawet na aukcję lotnika, który zdobył 8 konkursów. On jest wnukiem WOSA 94, zdobył 8 konkursów i kilka nawet czołowych, bo tu jest nawet 17 konkurs na kilka tysięcy gołębi, 60 konkurs na kilka tysięcy gołębi. Następny jest tak samo wnuk WOSA. Tylko numer powiedz gołębia. 1083. To był wcześniejszy. Tak, to jest lotnik. On 8 konkursów. Teraz, o którym będziesz mówił, to jaki ma numer? On ma numer 1471 i to jest podwójny wnuk WOSA 94. Czyli po synu WOSA i po córce WOSA. Ojciec jego to jest ojcem dwóch super lotników, czyli pierwszego lotnika oddziału i drugiego lotnika oddziału. Ten pierwszy lotnik oddziału to on zdobył 14 konkursów na 15 możliwych. W tym pierwszy konkurs, pierwszym asem był w C kategorii w oddziale czwartym w okręgu, a on natomiast jest prawnukiem tych naszych czerwonych, co właśnie są w kategorii C, wicemistrzostwie polskim. Także ta linia same asami i później w następnych generacjach ta krew, te dobre geny przywijają się, właśnie dlatego są następne lotniki super po nim. I kolejne gołębie, które mamy na sprzedaży, jakie to są gołębie? Tu, następny gołąb to jest... To już mówiłem. To jest syn tego. Ja wcześniej nie mówiłem numery, ale to jest syn WOSA 94. To jest jedyny syn WOSA 94. To jest 12983, a WOS 94 był sparowany swoją córką. Także to jest imbred na WOSA 94. I on jest właśnie ojcem tego lotnika, co przedstawiałem wcześniej, co zdobył 8 konkursów. Między innymi on jest. Następny gołębiem, którego masz na sprzedaż, tak, to jest jaki gołąb? To, znowu, to jest gołąb 1321, tak. Który jest z linii WOSA 94. On jest synem asa lotowego, trzeciego asa okręgu, który w dwóch latach zdobył w jednym roku 11 konkursów, w drugim 10 konkursów i trzecim asem był okręgu w kategorii C. I on jest ojcem gołębia z 10 roku, 78-56, który jako rocznik zdobył 8 konkursów. Jako dwulatek zdobył 5 konkursów, poszedł na ten, w tamtym roku na ten katastrofalny lot i nie wrócił. Po prostu no, zaginął. A on jest znowu ojcem naszego następnego lotnika, co w tym roku latał. Zrobił 3 konkursy, ale uszkodzone miał skrzydło. Zerwał sobie skrzydło. I tu właśnie to tu mamy... Z podu? Nie, on teraz przeznaczony jest do sprzedania. Po prostu zerwał sobie skrzydło. Tak. Zerwał skrzydło i... Na aucy jest to przeznaczone. Na aucy jest. To jest gołąb właśnie 68 z 12 roku, 68-56. To jest jego syn. On też ciekawe ma rodowo ze strony matki, bo tam jest Van Dijk. 50% jest Van Dijk ten po Dirku i po wnuczce Kanibala. Przepraszam bardzo, jeżeli jesteście już przy gołębiach Van Dijka, to ostatnio nagrywaliśmy film u kolegi Stanisława Krzyżaka. On tam miał też w swoim rozpodzie gołębia wywodzącego się w waszej hodowli. To było w 100% z Van Dijka. To jest podobne. Tak, to jest, to jest podobne. Ojciec, czyli dziadek jest właśnie Dirk, tak zwany. U nas nazwany Dirk, na cześć Dirka Van Dijka i właśnie pan Stanisław Krzyżak miał córkę, co
super była w rozpłodzie, co dała... U niego. Tak, co właśnie super dawała gołębie. Lotników, które zdobywali pierwsze miejsce i czołowe konkursy. Czyli kolega Stanisław Krzyżak też miał z tych linii, z tej linii gołębie właśnie Van Dijka. Tak. Z Kanibala. To było tam Kanibal, Burż, to był taki inwek mocny na tak, Burża, Kanibala. Tak, bo Burż i Gigant to byli bracia Kanibala. Tak, tak, tak. A ojcem jest wszystkim gołąb jeden Rambo. Proszę? Ojcem ich tych gołębi tak, jest Rambo. Tak, to Rambo. Ojciec jest Rambo. To jest słynny Rambo. On miał 3 razy pierwszy prowincjonalny konkurs. Tak, tak, dobrze mówisz. No, następny gołąb to jest 66-50. To jest właśnie synem asa, trzeciego asa okręgu w C kategorii. Już wcześniej mówiłem. On miał w 2 latach 21 konkursów. To jest 66-50. I on jest dziadkiem u Edwarda Toczka, który mu dał 2 miejsce w okręgu na loty młode, 5 mu dał w regionie 6. To on jest dziadkiem, co był w drużynie właśnie. Ten. Region 6 to jest ten sam region, co u was? Tak, tak, to jest ten, bo to jest z naszego okręgu. Edek, nasz kolega Edek Toczek, tylko z innego oddziału. Tak. I następny gołąb to jest z 12 roku 66-62. I on jest z linii, ojciec jego to jest Imbred na Wosa 94, bo ojciec to jest ten ojciec dwóch pierwszego, drugiego lotnika, matka to jest córka Wosa 94, natomiast matka to jest oryginał Kopman, córka Izabel, która Izabel dała syna, który dla Kopmana zdobył 3 miejsce w południowej Afryce na tym locie o $1 000 000, gdzie wygrał dla niego $75 000. Czyli ona jest. Czyli matka jest pół siostrą tego gołębia, który zdobył $75 000 u RPA. $1 000 000 race. Tak. Ona jest matką też super gołębi. Tu będzie rodowód przedstawiony, tada nie będę się rozwodził. Jest super gołębi też matką. Następny gołąb to jest tak samo, następny syn. Lotnika, który zdobył tytuł trzeciego asa okręgu w kategorii C, a matka jego to jest znowu jest oryginalny gołąb od Jakoba Porfila, tylko że jest 100% Kopman. I tak samo ona jest matką, babką super gołębi. Ten gołąb jest ojcem, co u właśnie Edka Toczka jest dziadkiem u Edka Toczka, który był w drużynie, drugi był w okręgu, a 5 w regionie. No i tu następny gołąb jest z linii właśnie Bosa 94. To jest gołąb z roku 10 o numerze 7549. I następny gołąb to jest już ostatni gołąb, to jest znowu wnuk Wosa 94. Jaki numer ma? To jest numer z 10 roku 10454. Tak, widzimy. Samiec oczywiście. Tak, to jest samiec, a matka to jest Engels. Niezgadny, ze 178? Ze 170, on u nas miał, ojciec to jest 176, a on jest wnukiem z tego 178. No, o Engelsa mi to jest tak, synem, tak. Czy wnukiem 231. Tak, tylko że ten nasz, cośmy zakupili, ten 176, jest dziadkiem srebrnego medalisty olimpijskiego z Poznania w kategorii C, czyli długi dystans, u Wojciecha Oleszczuka, naszego kolegi z okręgu Warszawa. To, co mówiliśmy właśnie o tych gołębiach Oleszczuka kolegi. Tak, tak. Tutaj jest napisane, w rodowodzie będzie przedstawione, będzie oczywiście. W internecie, to już nie będzie. Tutaj jeszcze chciałbym tylko szczególną uwagę zwrócić na gołębia z 2006 roku. On ma końcówkę 12983. Tutaj cena wywoławcza jest dość duża, ale powiedzmy, dlaczego też jest tak duża? Bo ponieważ to jest syn Wosa,
94 razy córka. Tak, to jest imbred. I on jest ojcem tego lotnika, co 8 konkursów między innymi właśnie. Czyli to jest bomb, który u was był, że tak powiem, i sprawdzony. Tak. I dawał potomstwo bardzo dobre. A jeszcze tak zadam pytanie. Każdy hodowca, kiedy sprzedaje gołębie, to tam jedni mówią, że sprzedaje dziady, lepsze, gorsze. Dlaczego wy sprzedajecie akurat te gołębie? Bo tu mamy gołębie i z 2006 roku, 9, 10, 12. Młode już sprzedawaliśmy kiedyś, ale teraz macie troszeczkę takich gołębi, powiedzmy nie to, że stare, tylko starsze. Z czym to się wiąże? Dlaczego je sprzedajecie? Bo hodowcy zadawać mu takie pytanie, mówił, bo dziady sprzedają, pozbawiają się rozpłodu, jakieś tam chleby czy coś. A dlaczego wy, jak się nazywa, dlaczego wy je sprzedajecie? Dlatego po prostu no kilka trzeba było sprzedać gołębi i wybraliśmy gołębie super do dalszej hodowli. No. Dlatego właśnie żeśmy wybrali te gołębie, żeby dobre gołębie hodowcy otrzymali. Dobre gołębie właśnie. Dobre, ale też to ja z Krzyśkiem rozmawiałem, on teraz jest zajęty czymś innym, ale Krzysiek mówił, że miejsca wam w gołębi go trochę brakowało. Tak, bo robi się, my mamy ilość miejsca, wiadomo, więcej miejsc nie ma, bo trzeba było nową działkę kupować czy ten. Dlatego pewne gołębie się odstępuje, a pewne gołębie się, nowe nabytki wprowadza się do hodowli. I teraz dużo macie po prostu i ile macie tych gołębi na dzień dzisiejszy w hodowli? No my mamy trochę, bo my same oryginałów mamy ponad setkę, także że ten. A jeszcze gołębie trzeba wychować w pokrewieństwie, imbret, później to krzyżować. Nalot, także trochę no jest tych gołębi, dlatego pewne gołębi się odstępuje, dobre gołębi się odstępuje. Czyli te, krótko mówiąc, nie są to żadne plewy, odrzuty, że tak powiem, to są dobre gołębi. Tak, to są to dobre gołębie. Ja się po to pytam, bo hodowcy często właśnie zadają takie pytania, że no, a tam plewy sprzedają, jakieś tam odrzuty czy coś. Tutaj słyszymy z ust kolegi, który je sprzedaje, że to nie są żadne odrzuty, nic, to po prostu trzeba zredukować troszeczkę hodowlę. I te gołębie właśnie trafią do nas na dziurę. U nas plewy to są no, usuwane. Usuwane, tak, eufemistycznie mówiąc. Tak, no. Tak. Humanitarnie usuwane są. Humanitarnie, także kolego na razie dziękujemy. Kolega, to co miał nam o gołębiach tych opowiedzieć, to opowiedział. A dzisiaj już kończymy. Do zobaczenia. Dobrun. A kolegów zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi braci i Doroty Łepuch. Dzisiaj, żeby zrealizować. Tak, ja jeszcze życzę wszystkiego najlepszego, czyli życzę szczęśliwych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, pomyślnych właśnie lotów, pomyślnej hodowli, zadowolenia, wszystkiego najlepszego życzę i życzę od siebie i od rodziny Łepuch. Dziękuję. Właśnie chciałem, że ten film oczywiście się ukaże jak najszybciej, tylko możemy, a przed świętami. Także takie życzenia na pewno nie będą pierwszy raz i ostatni złożone. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.